Cześć, z tej strony Wiktor Pleśniarowicz i oto moja jedenastka. To zaczynając od bramki, bramkarzem w mojej jedenastce jest Jasmin Buric, bardzo dobry bramkarz, zwłaszcza na linii. Ciężko mu było strzelić bramkę, więc to jest mój wybór. Od prawej strony Robert Gumny. Mega umiejętności, zwłaszcza jeśli piłka była przy jego nodze. Dobre dośrodkowanie. Dalej środek obrony to William Saliba. Aktualnie zawodnik Arsenalu Londyn. Zagraliśmy przeciwko sobie w meczu reprezentacji młodzieżowych. Akurat w tym meczu jako reprezentacja Polski wygraliśmy 1-0. Dalej będzie to Gianluca Mancini, z którym miałem przetarcie, kiedy byłem zawodnikiem Romy. Bardzo dobry obrońca, na pewno dużo się od niego też nauczyłem. Na lewej stronie obrony jest to również zawodnik, z którym grałem będąc w Romie, Riccardo Calafiori. Mega warunki fizyczne i również świetny piłkarz. Środek pomocy to Darko Jeftić z Lecha Poznań. Świetna lewa noga, przegląd pola i ostatnie podanie. Na pewno w mojej jedenastce też się znajdzie Lukas Podolski. Kolejna lewa noga, świetne uderzenie, no i mega doświadczenie, co było widać grając przeciwko niemu. I kolejnym zawodnikiem środka pola to Mateusz Bogusz. Graliśmy razem ze sobą właśnie w reprezentacjach młodzieżowych. Aktualnie Mati gra w Los Angeles. I na skrzydłach kolejny zawodnik, z którym występowałem w barwach Romy, Nikola Zalewski. Bardzo dobry piłkarz i uważam, że naprawdę jeszcze duże kluby przed nim. Z drugiej strony będzie to Kvaratskhelia, aktualnie Napoli, świeżo upieczony mistrz Włoch. Graliśmy przeciwko sobie również w kadrach młodzieżowych. No i z przodu na dziewiątce wybieram Adasia z Relaka, ponieważ jestem obrońcą i wiem, jak ciężko się na niego gra i jak nieprzyjemnym napastnikiem jest, więc oto moja jedenastka. Zapraszam na Warta TV po więcej tego typu filmików. Elo!